No hello, hello. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o... To są przyzwyczajenia. O protokole przygotowawczym do zawodów. Zapraszam. You know my life not picture perfect. I just know that I'ma shine, cause my picture worth it. Look deep inside my soul, I wrote this in cursive. Tak, zasada numer jeden. Nic, ale to nic nie zmieniamy z tych wszystkich rzeczy treningowych, około treningowych, higieny treningowej, jedzenia, odżywek. Nic nie zmieniamy przed startem w zawodach i do samych zawodów i nawet podczas zawodów nie dodajemy nic, co mogłoby, nie wiem, jakoś inaczej na nas wpłynąć. Dlaczego? Któregoś razu wziąłem przedtreningówkę, przed którymiś openami. Wystrzeliło mnie tak z kapci, tak na mnie zadziałała, że nigdy w życiu ja już żadnych przedtreningówek nie biorę, ponieważ one źle i negatywnie na mnie wpływają. Zasada numer dwa jest taka, że trzeba ładować węgle, co? Więc trochę słodkości przed zawodami, trochę więcej jedzenia po to, żeby mieć energię na te dwa dni zawodów, ponieważ trzeba wytrzymać jednak 6 treningów, które się odbędą przez całą sobotę i pół niedzieli, nie? Odpoczynku dla głowy i dla ciała, przed telewizorem delikatny spacer, nie wiem, dużo snu. To jak najbardziej wskazane, uważam, przed zawodami jest i trzeba o tym pamiętać. Zasada numer 3 to była. Przygotować playlistę z muzyką na rozgrzewkę przed zawodami i podczas zawodów. Muzyka, przynajmniej dla mnie, daje ogromnego kopa, zwłaszcza muzyka motywacyjna. Jeżeli ma się Spotify'a, to fajnie zrobić taką i mieć taką playlistę, z której się będzie korzystało właśnie podczas zawodów. Ja podczas zawodów teraz już, bo wcześniej może nie, ale teraz staram się wyciszyć słuchawki na uszy i skupić się tylko i wyłącznie na danym workoucie. Medytacja. Medytacja sportowa i dodatkowo afirmacja mi pomaga. Zacząłem to stosować przy ostatnich zawodach, które się odbywały w elektromocy. Jeszcze medytacja związana z oddechem, czyli metody oddechowe Wima Hofa. Byłem na szkoleniu dotyczący tego protokołu i bardzo dobrze się sprawdza przed zawodami. Na pół godziny, na 15 minut i na 5 minut przed samym startem. Takie oddechowe, różne triki, które można stosować, które przygotowują organizm do startu. Polecam. Polecam to sprawdzić, polecam sprawdzić metody oddechowe Wima Hofa. Naprawdę ja skorzystałem z tego szkolenia bardzo. Organizacyjnie spakować wszystko, co będzie potrzebne i spodziewać się niespodziewanego. Czyli mieć między innymi na przykład coś takiego jak rękawiczki, dwie pary skakanek, może dwie pary skórek, wyprać wszystkie rzeczy i pakować się przez dwa dni. Nie na huzia, juzia dzień wcześniej lub tego samego dnia, tylko przez dwa dni na spokojnie, żeby niczego nie zapomnieć. Jeśli chodzi o spakowanie się, to jestem tego zdania, żeby mieć wszystko swoje i nic od nikogo nie pożyczać. Dlatego kiedyś, jak trenowałem trójbój siłowy, niestety to były czasy, gdzie nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby mieć wszystko swoje. Teraz na szczęście, z racji tego, że mogę sobie na to pozwolić, to staram się mieć całe, ale to całe wyposażenie swoje. Więc jak pakuję się, to zawsze mam wszystko pod ręką. Jeszcze na basen, szybciutko na basen. A co się udało? Egzamin zdałam na trójbój. Czyli masz kwit? Będziesz miała, lejcy? Uważajcie. Nowa pani kierowczyni. Nie, nagrodzić by wypadało. No ja czekam, ja jestem gotowa. O! Maszyna do szycia, ale... Uważaj, bo ciężkie. A! Dzięki, mężu! Wiedziałem, że zda.
prosoterapii to ja w sumie odpoczywam. Nogi się regenerują, limfa się przepycha. Jest ok. Do którego punktu doszliśmy? Do 7 chyba. Medytacja i afirmacja. Właśnie słuchałem Zen Jaskiniowca o Louis Simonsie. I to by było na tyle. Wychodzi 7 kroków, które ja zawsze starać się będę przed zawodami i staram się przed zawodami spełnić. Dzisiaj na wieczór była kolacja, bardzo pyszna, przygotowana przez moją żonę. I jest jedna rzecz, którą chciałbym Wam pokazać. West Side vs. The World. Film dokumentalny o Louisie Simonsie, który prowadzi najbardziej hardkorową siłownię na świecie. Ci, którzy siedzą w temacie, to wiedzą, o czym mówię. Rafał Mazur na Zen Jaskiniowca nagrał odcinek o Louisie Simonsie i o jego dywizie życia i o jego dywizach życia. Kawał dobrego stafu. Polecam. Link w sumie mogę wrzucić poniżej do tego podcasta, bo jest naprawdę bardzo dobry. A ten film się pojawił w maju albo czerwcu tego roku. Można go pożyczyć za dolara na Amazonie albo kupić za 6 dolarów chyba. Chciałbym go dzisiaj obejrzeć. Na pewno to będzie ogromna dawka motywacji przed nadchodzącym weekendem. Piona i może do jutra lub po weekendzie. Ciao.